Niesamowita akcja na Norway Chess. Magnus Carlsen grał tutaj czarnymi ze swoim kolegą z Norwegii, Arianem Tarim. Partia szachów klasycznych, w której to zawodnicy mają 2 godziny na start i 10 sekund jest dodawane po każdym posunięciu. Magnus prawie przewalił na czas. Zobaczcie, macie tutaj zegar obok mnie, a też jest oczywiście czerwony zegar koło szachownicy. I patrzcie, co się dzieje. Delikatne spowolnienie. Więc w tym momencie Magnus ma sekundę i wykonuje posunięcie, a na tym zegarze mniejszym widzieliśmy, że już ten czas zjechał mu poniżej sekundy. No dosłownie milisekundy tutaj decydowały, żeby Arjan Tari, zawodnik 2650, pokonał Magnusa Carlsena. Jeżeli chodzi o partię samą w sobie, to było ciekawie, były wzloty i upadki i Magnus właśnie w tej nerwowej sytuacji pod presją czasu przeoczył kilka możliwości gry na wygraną. Tutaj można było grać posunięcie hetman A1 i są po prostu grube problemy z tym królem, a po hetman F2, żeby ten król się schował, można tutaj atakować dalej i król na G3 jest ustawiony po prostu fatalnie. Z pionem H4 przede wszystkim są tutaj problemy. Natomiast w partii Magnus wjechał hetmanem na G1 i to nie jest tak precyzyjne, bo król ewakuacja. I teraz następuje wieża D5, czyli Magnus będzie tutaj próbował kontrować, jednocześnie zabezpieczając swojego piona z B6, więc hetman F4, żeby w razie potrzeby król mógł uciekać, wieża F5, hetman uciekł, G5, pełna agresja Magnusa Carlsena, wybicie, szach, król, ewakuacja, szach, król, ewakuacja i tutaj właśnie mieliśmy ten moment, że Magnus się zagapił i o mały włos nie przegrał tej partii na czas. Nastąpiło hetman H4, G4, wybicie, teraz kontra nastąpiła, kolejny szach, wieża G6, wymianka i w tym momencie... No pozycja już wygląda bardzo, bardzo remisowo, chociaż dalej pod presją czasu łatwo popełnić błąd. Tutaj należało szachować z tej strony, no i ten król białego nie bardzo ma się gdzie schować. Natomiast w partii Magnus zagrał hetman G5, żeby po prostu zakosić pionka. Natomiast okazuje się, że tego pionka za bardzo zdobyć nie można, no bo tutaj akcja zakończy się matem, więc król G3 i pionek jest nietykalny, pionek z B6 wisi, a jeszcze groźba mata też wisi w powietrzu, no a ten hetman nie ma gdzie szachować, więc trzeba by królem się cofnąć i to jest pionek przewagi. Natomiast Tari, no też był pod presją czasu, więc zagrał król F3, no i teraz już tego triku z matem po prostu nie ma na H4, więc finalnie partia zakończyła się remisikiem. A tutaj muszę wam powiedzieć, że są niezwykle interesujące zasady tego turnieju, ponieważ zawodnicy grają partię tempem klasycznym, są 2 godziny na start, 10 sekund za każde posunięcie, nie ma żadnego dodawania pół godziny czy godziny po 40 ruchu, ale jeżeli partia zakończy się remisem, to od razu zawodnicy przechodzą do grania Armagedonu. Czyli zawsze jest jakiś wygrany, zawsze jest jakiś przegrany. I teraz, jeżeli się wygra partię tempem klasycznym, dostaje się 3 punkty. Jeżeli wygra się partię w Armagedonie, dostaje się 1,5. A jeżeli się przegra partię w Armagedonie, no to dostaje się 1. Dosyć nowatorska punktacja. I bardzo zabawna akcja miała miejsce właśnie w Armagedonie, bo Magnus Carlsen był o włos od wykonania nielegalnego posunięcia. Coś takiego na topowych turniejach się nie zdarza. Czym jest partia Armagedonu? To prosta sprawa. Normalnie grają partię szachów, ale tak jak widzicie, na starcie partii biały ma więcej czasu. Natomiast jeżeli partia zakończy się remisem, to czarny wygrywa. Czyli czarny ma mniej czasu, ale remis oznacza jego zwycięstwo. I tutaj Magnus startował z 7 minut. I cóż, klasycznie w takich sytuacjach poszło E5, Magnus oczywiście nie chce komplikować sytuacji, chce zagrać na spokojnie, no bo on wygrywać tutaj nie musi. Skoczek F6, D3, goniec E7, to jest dosyć zabawna kwestia, bo ten goniec teoretycznie lepiej stoi na C5, ale też często jest narażony na ataki, więc można też tego gońca stawiać na E7 i wbrew pozorom nie jest to wcale złe. Roszadka, roszadka, skoczek C3, tutaj nastąpiło D6 i Tari zdecydował się na posunięcie A3
teraz w razie potrzeby po skoczek A5 ten goniec będzie się mógł najzwyczajniej w świecie schować. Więc w partii mamy goniec G4, no i muszę wam powiedzieć, że Magnus naprawdę ciekawie ten debiut rozegrał, bo po prostu wybił i wjechał skoczkiem na D4, co oczywiście wygląda tutaj bardzo głupio, ale no bo oddał od razu parę gońców, też wygląda jakby tutaj zaraz F4 miało się pojawić. Natomiast prawda jest taka, że pozycja Magnusa jest tutaj niezwykle solidna. W partii mamy posunięcie C6 i jeżeli teraz nastąpiłoby zagranie F4, żeby wiecie, otwierać pozycję, żeby te gońce mogły wkroczyć do akcji, no to bardzo kłopotliwe będzie posunięcie D5. Jak teraz ten goniec się wycofa, tak żeby po prostu trzymać napięcie, no to okazuje się, że to czarny za moment będzie atakował, bo można nawet zagrać goniec D6. I później jak jakaś maczuga się tutaj pojawi, to po tych czarnych polach naprawdę bardzo, bardzo ciężko będzie się białemu bronić. Więc w partii nastąpiło posunięcie goniec A2 prewencyjnie, żeby to D5 nie było stępem. No ale teraz już Magnus się po prostu wycofał skoczkiem na E6, no i to jest oczywiście trudne do odbicia, bo teraz F4 jest właściwie pod kontrolą. No i teraz zobaczcie, co dalej. Skoczek E2, czyli Tari przerzuca sobie skoczka w kierunku króla przeciwnika, więc rzeczywiście skoczek przeszedł na G3. No i Magnus hetman C7. I trzeba powiedzieć, że te skoczki wspólnie kontrolują naprawdę całą masę pól. I tutaj te gońce białego po prostu nie mają się zbytnio którędy rozkręcić. Nie ma jak się tutaj zaktywizować. W partii wobec tego C3. Tari na spokojnie pozycję chce poprawiać. I to jest pewna niesamowita prostota w grze Magnusa Carlsena. Często to, co proste, jest najlepsze. I tutaj patrzcie, wieże jeszcze nic nie robią. No to wieża AD8, wieża FE8. I już teraz wszystkie figury pięknie są tutaj przygotowane do jakiejkolwiek akcji w centrum. Mamy w partii posunięcie goniec C3, biały kontynuuje rozwój. No to cóż, Magnus ma tego dosyć mizernego gońca na E7, który rzeczywiście tutaj za bardzo robotny nie jest. Wobec tego postanowił po prostu go wymienić. Ciężko się przyczepić do tego typu pomysłu. Ma to naprawdę bardzo dużo sensu. Natomiast z drugiej strony w partii skoczek F5, więc tutaj widzimy, że są perspektywy na atak, ale z drugiej strony ten skoczek z E6 pięknie wszystko zabezpiecza, więc punkt G7 ma tutaj wsparcie, nie ma absolutnie żadnych kłopotów. I w partii w ogóle Magnus z zimną krwią zdecydował się na posunięcie G6, czyli chce tutaj wygonić tego skoczka z F5 na jakąś gorszą pozycję. Więc tak, jeżeli ten skoczek odejdzie na przykład na H6, no to tutaj król G7, skoczek zabezpieczony. Jeszcze właściwie z tym skoczkiem z H6 mogą być za moment problemy. Chociaż tak obiektywnie wydaje mi się, że jedyne szanse takie realne dla Tariego to byłoby H4, goniec G5 i przejście do różnopolowych gońców. Bo wtedy może coś udałoby się sklecić po tej linii H. Wiecie, kiedy wymiana na G5, pionek z linii H odbija i może wtedy po linii H rzeczywiście coś bylibyśmy w stanie poatakować. Ale tak na dobrą sprawę pozycja Magnusa jest naprawdę bardzo solidna. W partii hetman G3, no to skoczek H5. No i teraz wiadomo, hetman, jeżeli odejdzie sobie, no to już wtedy Magnus przejmuje inicjatywę, więc nic mądrzejszego niż szach tutaj nie ma. I prawda jest taka, że obiektywnie to biały powinien się tutaj zgodzić na remis, ale to jest Armagedon, więc pójście na remis oznacza przegraną Tariego. Więc w partii hetman G4 tak typowo pod zadymkę, żeby tutaj skomplikować sytuację. I co ciekawe, Magnus popełnia błąd, bo najlepsze byłoby
aktywizowanie tego skoczka. Skoczek na F4 stoi tutaj naprawdę idealnie, a jeszcze dodatkowo pojawiają się teraz problemy ze skoczkiem na H6, więc w ten sposób Magnus mógł tutaj oponentowi narobić naprawdę bardzo dużo problemów. Natomiast w partii Magnus zbił na E3. No i teraz po biciu na E3 to wiadomo, ze skoczkiem są problemy, więc najpierw nastąpił szach, król się schował i dopiero teraz bicie na E3. I teraz co zrobił Magnus? To jest naprawdę niesamowita sprawa, no bo tak wydawałoby się, że wiecie, czarne pola słabe, no to może jakieś F6 tutaj zagrać, mogą też być jakieś problemy po linii F, to może w ogóle wieża F8, żeby tutaj wszystko pozabezpieczać, a Magnus z zimną krwią gbije F5. Wygląda to po prostu skandalicznie głupio. Nie jest to skandalicznie głupie zagranie, ale rzeczywiście robi sobie tutaj pan Carlsen problemy, których no, mógł sobie po prostu oszczędzić. Ponieważ tutaj nie ma oczywiście zdobycia figury, bo następuje odbicie na H5. I tutaj prawda jest taka, że czarnymi mogą być grubsze problemy. No bo jeżeli czarny będzie chciał tutaj blokować linię F, no to teraz można wybić wieża AE1 i w momencie jak nastąpi to wybicie, no to okej, skoczek tutaj na F4 będzie potężny, ale też pojawia się jakaś presja na punkt E5. Można też pomarzyć o zagraniu D4, a zauważcie, że goniec może zmienić przekątną, pójść na B1, H7 i tutaj będzie działał naprawdę bardzo agresywnie. Natomiast Tari chciał być tutaj bardziej sprytny niż to potrzebne i zdecydował się na wybicie pionem na F5, no i to już jest przesada, bo skoczek z E na F4, trzeba teraz go zbić, żeby nie zostać z figurą mniej i ten pion na F5 jest bardzo niepotrzebny białemu, ponieważ po pierwsze ten pion będzie zawsze na amen blokował linię F, a po drugie będzie też zawsze blokował przekątną dla gońca, więc z jednej i z drugiej figury białego są przez tego piona ograniczone. No i teraz Magnus się tutaj elegancko zaktywizował, choć dalej są pewne komplikacje. No i w partii bicie na H3, król H1, skoczek G5. Tari jeszcze tutaj oczywiście próbuje coś kombinować, no bo Carlsen ma zaledwie 2 minuty na zegarze, więc chwilę się zagapi i mogą być tutaj problemy. W partii natomiast wieża D6, bicie na E5, wieża H6, no brutalna siła Magnusa Carlsena, szach na H3, król H1, szach na F4, król G1 i teraz Magnus w pierwszym odruchu chciał zrobić nielegalny ruch. Zobaczcie, chciał tutaj złapać wieżę, ale się zreflektował, że w ten sposób nie można. Przeciwnik się tutaj uśmiechnął, no i finalnie się poddał. Więc co by się tutaj wydarzyło? Kiedyś zasady były bardzo brutalne w partiach Blitza, ponieważ nie wiem pod jakie zasady podpada Armagedon, ale poniżej 10 minut to wydaje mi się, że podpada pod zasady Blitza. Kiedyś reguły były takie, że jeżeli wykonasz nielegalny ruch, no to od razu przegrywasz w Blitzu. Pierwszy nielegalny ruch przegrywał i ta zasada została wprowadzona, bo były takie cwaniaczki, co specjalnie robili nielegalny ruch. Przeciwnik wtedy musiał pójść do sędziego, zgłosić i za ten czas po prostu liczyli warianty. No a wiadomo, że na Blitzu no to tego czasu do namysłu jest mało, więc niektórzy w ten sposób kombinowali. Właściwie nie do końca wiem czemu, ale jakoś kilka lat temu te zasady zostały zmienione i drugie nielegalne posunięcie przegrywa w Blitzu. No i tutaj Magnus chciał złapać wieżę, żeby po prostu dać mata. No ale przecież wieża jest tutaj związana, więc nie można jej ruszyć. I teraz tak, jeżeli Magnus by złapał tę wieżę, no jest zasada dotknięta, posunięta. Ale też nie można zmusić zawodnika do wykonania nielegalnego ruchu, więc nie byłoby tutaj żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli by wziął tę wieżę, zbił na G2 i nacisnął zegar, no to przeciwnik najpewniej i tak by się poddał.
bo jego pozycja jest kompletnie przegrana. No ale teoretycznie mógłby do sędziego zgłosić, że nieprawidłowe posunięcie i Carlsen dostałby tam jakąś karę, najprawdopodobniej dodatkowe 2 minuty czasu do namysłu dla Tariego, ale sędzia ma spory wachlarz różnych kar, z których może wybierać. No ale Magnus tutaj oczywiście się zreflektował, zbił na E5 i Tary się po prostu poddał. Chodzi oczywiście o to, że po odbiciu tego hetmana teraz wieża bije G2, już wchodzi z matem. No i widać, że Carlsen jest tutaj naprawdę zmęczony w tym turnieju, bo oczywiście niedawno grał przecież ten turniej w Warszawie i prosto z tego turnieju pojechał do Norwegii na Norway Chess 2023. I tutaj, tak jak widzicie, Magnus jest na miejscu 6, więc w połowie tabeli. Oczywiście jeszcze będzie tutaj naparzane, także jeszcze się wszystko może zmienić, bo 6 rund dopiero za nami, także odkuć się jak najbardziej można, no ale wiadomo, że Magnusa przede wszystkim te czołowe lokaty interesują, ale póki co na czołowej lokacie Fabiano Caruana, i Caruana trzeba powiedzieć, że w tym turnieju radzi sobie wyśmienicie. Mianowicie zauważcie, że jest na drugim miejscu listy rankingowej FIDE, jeżeli chodzi o ranking na żywo, czyli ten podliczany po każdej partii. Zarabia 14 oczek, a 14 oczek Magnus traci. Fabiano Caruana, no swego czasu ranking 2844, zbliżył się wtedy do Magnusa na dystans jednej partii, jedno zwycięstwo i Magnusa był w stanie przegonić i był w stanie zostać mistrzem świata, no ale ta sztuka się nie udała, no i teraz zleciał nawet poniżej 2800, chociaż tutaj odrabia, no i zobaczymy, czy wskoczy na to 2800, bo póki co mamy jednego zawodnika w klubie 2800+, i jest to oczywiście Magnus Carlsen. Także cóż, tak jak widzicie, nawet Magnusowi zdarza się gorszy dzień, o mało co nie przewalił na czas, a też o mało co nie zrobił nielegalnego posunięcia, także byłby niezły cyrk, jakby jedno albo drugie się zdarzyło. No dobrze, więc mam nadzieję, że ta produkcja Wam się podobała, także klasycznie zostaw komentarz czerwika, jeżeli do tego momentu dotrwałeś, no i widzimy się w następnych nagraniach, także pa, pa, widzowie.